Jest środa, 13 stycznia, Emila Okupska. Zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Centrum. A dziś w programie m.in. po głównym zgierskim dworcu kolejowym hula wiatr. Choć od grudnia przybyło połączeń i tym samym pasażerów, nadal brakuje kasy biletowej, kiosku czy punktu gastronomicznego. Po co to było odnawiać? Trzeba było to zrujnować i tyle. Stoi taki pustostan. Nie wiem, czy tu nawet kasa jest. No to po co to wszystko? Powiemy także o nowej i dodajmy nowatorskiej jak na Zgierz w formie kontaktu prezydenta z mieszkańcami. Kolejna forma, panie redaktor, porozumiewania się z mieszkańcami, próbowania z nimi innej formy niż tylko bezpośrednie przyjście do urzędu. Rozumiem, że to też dla niektórych osób było trudne. Urząd pracuje w określonych godzinach. Niektórzy nie mają możliwości do godziny 16 udać się do urzędu celem spotkania, porozmawiania. Pierwszy zgierski budżet obywatelski został podsumowany. W Urzędzie Miasta spotkano się, aby ocenić pierwszą edycję i podjąć decyzję, jakie modyfikacje i usprawnienia wprowadzić do tegorocznego budżetu partycypacyjnego. Zmiany, które wprowadzono, wynikają z dotychczasowych doświadczeń i zgłaszanych przez mieszkańców uwag. A co konkretnie się zmieni, sprawdzał Rafał Woźniak. Zespół do spraw budżetu uważa, że zgierski budżet obywatelski został zrealizowany dobrze, choć w przyszłym budżecie nie obejdzie się bez zmian w regulaminie. W tym roku, jeśli będzie ktoś chciał zagłosować na któryś z projektów budżetu obywatelskiego, będzie musiał oddać głos na 3 projekty, a nie tylko na 1, jak to było do tej pory. Ma to sprawić, aby nie stwarzać niepotrzebnej konkurencji i pomóc innym projektom. Nadal wszystkie osoby od 16 roku życia zameldowane na terenie miasta Zgierza będą mogły brać udział w budżecie. Nadal projekty będą musiały dotyczyć terenów należących do miasta i być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców. Procedura głosowania się nie zmieni. Odbędzie się również tak jak w poprzednim roku piknik promujący. W trakcie którego byłby jednocześnie pierwszym dniem głosowania, i będzie można w trakcie tego pikniku zaprezentować swoje projekty, a więc wszyscy ci, którzy je złożyli, będą mogli je przedstawiać, promować, zachęcać do głosowania i już na tym pikniku będzie można oddawać głosy poza tym, jak było do tej pory, czyli głosowaniem internetowym czy głosowaniem papierowym w punktach wyznaczonych na terenie miasta. Weryfikacją i sprawdzaniem projektów w nowym regulaminie zajmie się zespół do spraw realizacji budżetu. Przyszły budżet obywatelski, zdaniem jednego z członków zespołu do spraw budżetu, powinien ułatwić głosowanie osobom starszym. Tutaj też by należało troszkę wyjść naprzeciw osobom starszym, uprościć sposób głosowania, myślę, bo w tej chwili daje to przewagę ludziom młodym, dlatego że oni głównie korzystają z internetu. Powinna być zwiększona kwota budżetu obywatelskiego. Kwota 500 tysięcy nie jest kwotą zbyt dużą. Prezydent nie podał jeszcze kwoty, jaka będzie przeznaczona na przyszły budżet obywatelski. Zapewne dowiemy się o tym na wiosnę. Wszystkie wygrane projekty zostaną zrealizowane w tym roku. Na przykład sprzęt do kina letniego w najbliższym czasie zostanie kupiony, aby w wakacje można było z niego korzystać. Główny Zgierski Dworzec Kolejowy po przeprowadzonym 2 lata temu remoncie za bagatela 2 miliony złotych miał nie tylko stać się wizytówką miasta dla przyjezdnych, ale także zapewnić podróżnym należytą obsługę. Szczególnie, że od grudnia ich przybyło wraz ze zwiększeniem liczby połączeń. Tymczasem budynek nadal świeci pustkami. Nie ma tu ani kasy biletowej, ani kiosku z prasą, ani punktu gastronomicznego. Poza holem dostępnych dla podróżnych właściwie nie ma nic. Kiedy oddawano do użytku wyremontowany dworzec PKP w Zgierzu, zapowiadano, że obiekt będzie tętnić życiem. Oprócz dostępnych kas planowano tam bowiem uruchomić punkty handlowe. Jak na razie próżno tam tego szukać. Co prawda przez pewien okres był tam bar, kasa biletowa, ale okazały się z pewnością nierentowne. Teraz pasażerowie mają do dyspozycji toaletę i automat z ciepłymi napojami. Już niedługo ma się to zmienić, ponieważ w jednym z lokali ma powstać lokal gastronomiczny. Jeżeli chodzi o dworzec w Zgierzu, do wynajęcia jest tam w sumie 6 lokali komercyjnych, 2 w tej chwili są wynajęte i mamy 4 wolne lokale. W tej chwili prowadzimy rozmowy z 3 zainteresowanymi podmiotami i być może jeszcze w tym miesiącu udałoby się nam podpisać umowę. Natomiast na naszej stronie internetowej znajduje się również ogłoszenie o tym, że do wynajmu jest jeszcze jeden lokal na dworcu.
Miasto prowadziło rozmowy z PKP w celu wynajęcia budynku, jednak nic z tego nie wyszło, ponieważ cena za wynajem była zbyt wysoka. Jednym z pomysłów miasta było zagospodarowanie pomieszczenia pod małą galerię, w której odbywałyby się wystawy zgierskich artystów. Tymczasem zabytkowy obiekt, który został wyremontowany przed 4 laty, do dziś stoi pusty, a dworzec prezentuje się naprawdę okazale. Tylko co z tego, skoro jak na razie nic poza ładną elewacją, nie ma nic więcej do zaoferowania. Trochę szkoda. Po co to było odnawiać? Trzeba było to zrujnować i tyle. Stoi taki pustostan. Nie wiem, czy tu nawet kasa jest. No to po co to wszystko? Przynajmniej, żeby można było się chociaż herbaty napić ciepłej. Pasażerowie chcieliby kupić gazetę, zjeść czy napić się coś ciepłego i kupić bilet na swój pociąg. Szczególnie, że od połowy grudnia ze Zgierza odjeżdża coraz więcej pociągów niż do tej pory. Jak się dowiedzieliśmy, żaden z przewoźników nie jest zainteresowany otworzeniem tam kasy biletowej. Także okienko nadal będzie zamknięte. Włodarze polskich miast chcą być jak najbliżej spraw mieszkańców. Coraz bardziej idą z duchem czasu. Organizowanie spotkań z prezydentem w wyznaczone dni tygodnia to klasyczny sposób na to, aby jak najlepiej poznać ludzkie problemy. Prezydent Zgierza poszedł jednak o krok dalej i już wkrótce będzie można z nim także czatować. Internauci już zacierają ręce, a Przemysław Staniszewski przygotowuje się do pierwszego wirtualnego spotkania ze Zgierzanami. Jakie wydarzenia kulturalne lub sportowe będą miały miejsce w 2016 roku? Jakie inwestycje będą zrealizowane w Zgierzu? Kiedy będzie druga edycja budżetu obywatelskiego? Na te i inne tematy będziemy mogli już wkrótce porozmawiać drogą internetową z prezydentem naszego miasta za pośrednictwem specjalnego czatu. Dzień przyjęcia interesantów wyznaczony jest we wtorki między 9 a 13, w związku z czym oprócz tego, że na co dzień zawsze jest do mnie otwarte wejście, można w każdej sprawie podejść i zapytać się, jeżeli jest jakiś problem i nie jest on do poradzenia w ramach pracy urzędników, postanowiłem, że wprowadzimy taką dodatkową formułę, formułę znaną od wielu lat, mimo wszystko alternatywną do innych form współpracy, abyśmy właśnie w formie czatu ze mną mieszkańcy miasta mieli możliwość porozmawiania, zadania pytań. Myślę, że to jest równoważne w zakresie takiego bezpośredniego współdziałania z mieszkańcami. Czasami w różne rozwiązania mogą wejść, jakiś nowy pomysł może się urodzić. W czacie może uczestniczyć maksymalnie 50 osób. Każdy mieszkaniec Zgierza, który zdecyduje się na wzięcie udziału w takiej rozmowie, będzie musiał przestrzegać regulaminu. To jednak nie jedyny pomysł zgierskiego magistratu. Już wkrótce ruszą specjalne spotkania. Będą się odbywały spotkania z mieszkańcami w ramach każdej z rad osiedli, takie dodatkowe spotkania oprócz tych typowych spotkań rad osiedli, na których będzie można bezpośrednio ze mną również porozmawiać. Wszelkie informacje będą na stronie internetowej Urzędu Miasta, na profilu Urzędu Miasta na Facebooku. Również ja będę starał się w ramach swojego profilu publicznego i prywatnego również mieszkańców informować o tym, kiedy kolejne spotkanie i w jakim miejscu będzie się odbywało. My również zachęcamy do skorzystania z tej opcji, a pierwsza okazja do czatowania już 20 stycznia od godziny 16:30 do 17:30. Kolejne takie wirtualne spotkania będą odbywały się w każdą środę od godziny 16:00. Zgierz 30 stoi, tak śmiało można stwierdzić, obserwując wyrastające jak grzyby po deszczu ograniczenia prędkości coraz to nowych odcinkach ulic. Musierowicza, Gałczyńskiego, Konstantynowska. Można wymieniać kolejne. W teorii ma to przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na zgierskich drogach. W praktyce mało kto tych ograniczeń przestrzega. Kierowcy już żartują, że szkoda pieniędzy na znaki i lepiej na obszarze całego miasta wprowadzić nakaz chodzenia piechotą. Na pewno będzie taniej, zdrowiej, bezpieczniej i szybciej. Ograniczenia niewiele pomagają. Takie wnioski płyną z analizy danych Sportsmouth, brytyjskiego miasta, gdzie na próbę zmniejszono limit prędkości w obszarze zabudowanym z 45 do 30 km na godzinę. Średnio tylko o 2 km zmniejszyła się średnia prędkość samochodów. W polskich miastach coraz bardziej popularny staje się projekt Tempo 30. Idea tego przedsięwzięcia zakłada ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę w centrum miasta, co ma przysłużyć ciszy i bezpieczeństwu innych uczestników ruchu. W Zgierzu nie jest realizowany projekt, niemniej w ostatnim czasie na niektórych powiatowych drogach pojawiły się ograniczenia do 30 km na godzinę. Chodzi o ulice Gałczyńskiego, Musierowicza
i na ulicy Konstantynowskiej od ronda Sybiraków do granic miasta. Co ciekawe, ulicą Piłsudskiego jedziemy nadal 40 km na godzinę, a przecież tam znajduje się szkoła podstawowa, więc jakimi kryteriami kierował się powiat, stawiając znaki ograniczenia prędkości? To znaczy powiem tak, te ograniczenia, które pan redaktor wymienił, one były wprowadzane niedawno. Natomiast ograniczenie na ulicy Piłsudskiego do 40 km na godzinę przy szkole podstawowej numer 1 jest to zaszłość, to znaczy jest to z ubiegłych lat. Jak na tą chwilę nie miałem żadnych sygnałów, żeby zmieniać tamto ograniczenie i zmniejszać. Natomiast moje zdanie jest jedno, że jeżeli wszyscy kierowcy by się stosowali do przepisów i do tych ograniczeń, myślę, że takie ograniczenie by spełniało swoje zadanie. Na Konstantynowskiej postawiono znak w głównej mierze przez ubytki w jezdni. W najbliższym czasie szykuje się remont ulicy i być może ograniczenie prędkości zostanie usunięte. Na Musierowicza 30 pojawiła się na wniosek mieszkańców, którzy narzekali na tiry, ponieważ powodowały hałas i drgania. Na ulicy Gałczyńskiego chciano zwiększyć bezpieczeństwo. Problem w tym, że ograniczenia tak jakby nie działają. Niektórzy kierowcy nadal poruszają się z dużą prędkością. Ograniczenia nie pomogą, jeśli zmotoryzowani sami nie będą zachowywać szczególnej ostrożności. Opinia, że komornik to osoba bezduszna i często nadużywająca swojej władzy, jest dość powszechna. Nieraz słychać o przypadkach, gdzie egzekutor zabrał sprzęt niepełnosprawnej kobiecie, czy niesłusznie zajął i sprzedał traktor rolnika. Już w poprzedniej kadencji Sejmu zauważono, że trzeba zmienić prawo w tym zakresie. Od początku tego roku zaczęły obowiązywać kolejne przepisy ograniczające działalność komorniczą. Posłowie już od dłuższego czasu postulowali o nowelizację ustawy o komornikach. Takie działania podjęto już w poprzedniej kadencji, ale sporo zmian weszło w życie dopiero z początkiem tego roku. Jedną z ważniejszych jest ta związana ze zniwelowaniem dużych dysproporcji spraw w poszczególnych kancelariach. Komornik mógł prowadzić sprawy poza właściwością, musi spełnić wymóg taki, że zaległości w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych w jego kancelarii są poniżej 6 miesięcy. Jeżeli taki wymóg spełnia, to może przyjąć 5 tysięcy spraw w ciągu roku spoza swojej właściwości. Natomiast jeżeli dodatkowo spełni wymóg, że skuteczność w sprawach prowadzonych przez niego w ostatnim okresie sprawozdawczym przekracza 35%, może wtedy jeszcze kolejne 5 tysięcy przyjąć. Czyli finalnie maksymalnie 10 tysięcy spraw spoza swojej właściwości komornik będzie mógł prowadzić. Dzięki temu komornicy będą mieć większy kontakt z dłużnikiem, a tym samym będą bardziej skuteczni. Jest jednak druga strona medalu, czyli zmniejszenie wpływów finansowych, zwłaszcza tych dużych kancelarii komorniczych. Wciąż jednak panuje ogólna opinia, że egzekutorzy działają często w dość nieetyczny sposób i zwyczajnie źle traktują wierzycieli. Kolejne zmiany w ustawie to krok, by taką sytuację zmienić. Niespełna 2 lata temu walkę z bezdusznymi przepisami dającymi komornikom zbyt szerokie uprawnienia podjął zgierski poseł Artur Dunin. Po tym, jak przyszła osoba, która była osobą niepełnosprawną, niedowidzącą, zakupiła sprzęt z pieniędzy również pefronowskich, komornik przyszedł i zabrał ten sprzęt. To był komputer, oprogramowanie razem z monitorem. I dla osoby takiej, która starała się również o pracę, to był tak naprawdę śmierć życiowa jakby pod względem pracy i tego, co, bo jeszcze musiałaby zwrócić pieniądze Pefronowi, bo 90% tych pieniędzy to były z Pefronu. Tak było prawo skonstruowane przez wiele, wiele lat, bo to kodeks postępowania cywilnego przecież był pisany w 55, do tej pory nie został zmieniony. Udało się w poprzedniej kadencji to zmienić, tak że dzisiaj komornik osobom niepełnosprawnym rzeczy do życia codziennego i pracy nie będzie mógł zabierać.
Choć z punktu widzenia obywatela wprowadzone zmiany idą w dobrym kierunku, to wciąż trwają prace nad dalszymi, mającymi sprawić, że dłużnicy będą traktowani jak ludzie, a nie przestępcy. Sami komornicy w celu ocieplenia swojego wizerunku organizują Dzień Otwartych Drzwi. Trudno jednak uwierzyć w skuteczność takich akcji. W końcu zawód to niewdzięczny, a do tego nagłaśniane przez media raz po raz skandaliczne działania windykatorów powodują coraz gorszy ich odbiór społeczny. To wszystko, co dziś w wydarzeniach przygotowaliśmy dla Państwa. Już za chwilę zachęcam natomiast do obejrzenia kolejnego odcinka Lekcji z Gierskiej Historii. Maciej Wierzbowski opowie tym razem o dziejach Przybyłowa. Kolejny serwis informacyjny w piątek o stałej porze spotka się z Państwem Cezary Adamski. A ja dziękuję za uwagę, spokojnego wieczoru, do zobaczenia.